Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj, porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku postawię następujące pytanie. Kto powinien zdobyć złotą piłkę? Moi drodzy, ja uważam, że złotą piłkę powinien zdobyć Robert Lewandowski za całokształt, a tak dokładnie za dwa ostatnie sezony. No, Robert Lewandowski akurat miał pecha, bo pamiętacie, że za poprzedni sezon powinien dostać złotą piłkę, ale ten plebiscyt nie odbył się. I podsumowując te dwa sezony, Robert Lewandowski powinien zdobyć tą złotą piłkę. 29 poznamy głównego zwycięzcę tego plebiscytu. Jeżeli chodzi o bukmacherów, faworytami do zdobycia tego trofeum są Messi, Robert Lewandowski i Karim Benzema. Zaanalizujmy, co to jest plebiscyt złotej piłki, za co powinno się dostawać to wielkie trofeum. Ja uważam, że ten wielki plebiscyt powinni wygrywać piłkarze, którzy potrafią zrobić coś ekstra, zdobywać gole, zdobywać asysty, a trofea, czyli wygranie w danym sezonie Ligi Mistrzów, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata i tak dalej, to jako taki, to powinien być dodatkowy atut, ale powinniśmy w tym plebiscycie wynagradzać tych ludzi, tych piłkarzy, którzy przez cały rok strzelali bardzo dużo goli. I tak, Robert Lewandowski w tym sezonie, co prawda, wygrał tylko Mistrzostwo Niemiec, ale w poprzednim sezonie z Bayernem Monachium wygrał wszystko. W tym sezonie strzelił najwięcej bramek, jeżeli chodzi o tych, biorąc pod uwagę wszystkich najlepszych snajperów na świecie, i powinien zostać wynagrodzony, jakby za ostatnie dwa lata zdobyć tą złotą piłkę. Ja mam nadzieję, że tak w tym plebiscycie wszyscy dziennikarze i kapitanowie reprezentacji tak głosowali i wynagrodzą Lewandowskiego. Jego głównym konkurentem do tej nagrody jest Leo Messi. Leo Messi, co prawda, z Barceloną w tym sezonie nie zdobył żadnego trofeum, ale pamiętacie, w tym czasie, gdy oglądaliśmy Euro, to równolegle trzeba było także zarywać noce i oglądać Copa America, wybrane mecze. I jeżeli chodzi o Copa America, Argentyńczyk Leo Messi, rocznik 87, Leo Messi jest starszy od Roberta Lewandowskiego rok, i Argentyńczyk w tym sezonie wreszcie spełnił swoje wielkie marzenie. Wygrał Copa America i w wieku 34 lat uniósł trofeum, ten wielki puchar za zdobycie Copa America. I moi drodzy, i Leo Messi może właśnie dzięki temu trofeum wygrać z Robertem Lewandowskim, ale biorąc pod uwagę, że wielki Argentyńczyk wiele razy miał zaszczyt wygrać plebiscyt złotej piłki, to ja uważam, że Robert Lewandowski za właśnie zeszły sezon i nawet za ten sezon powinien dostać to trofeum. Co prawda nie osiągnął nic z naszą polską reprezentacją na Euro, ale był naszym najlepszym zawodnikiem, strzelał dużo goli, był kluczowym zawodnikiem, pobił rekord Gerda Müllera, moi drodzy, zdobył Mistrzostwo Niemiec, i w poprzednim sezonie, kiedy z uwagi na ten cały COVID nie dostał tego wielkiego trofeum, on powinien zdobyć w ostatnim czasie. Ja uważam, że Robert Lewandowski powinien pierwszy być, drugi Messi, trzeci Benzema w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o tych. Ja jestem ciekaw Waszej opinii, kto według Was powinien zdobyć złotą piłkę, bo w ostatnim czasie końcówkę tego sezonu ma nieprawdopodobną Karim Benzema. Moi drodzy, Francuz od początku sezonu w lidze hiszpańskiej strzela gol za golem, plus do tego ostatnio wygrał Ligę Narodów z reprezentacją Francji. Na bazie tych ostatnich sukcesów, no, w ostatnim czasie wielu ekspertów piłkarskich, szczególnie tych francuskich, zaczęło tą pozycję, kandydaturę Francuza popierać. Nawet w mediach coraz więcej takich głosów zaczęło się pojawiać, żeby Karim Benzema zdobył złotą piłkę. Z drugiej strony także Egipcjanin Salah od początku sezonu w Premier League także strzela dużo goli. W ostatnim czasie Egipcjanin nas zachwycił swoją wspaniałą grą w tym spotkaniu z Manchesterem United, gdy Liverpool zwyciężał, a Salah strzelał piękne gole. W ostatnim Salah strzela gole w Lidze Mistrzów.
Na przeciwnym biegunie mamy Cristiano Ronaldo, który no, z Juventusem nic nie wygrał. No, jeżeli chodzi o bił wszelkiego rodzaju rekordy, ale strzelił mniej goli od Roberta Lewandowskiego. Plus do tego mamy takich piłkarzy jak Jorginho, który zdobył i zarówno Ligę Mistrzów zwyciężył, jak i także został mistrzem Europy. Mamy N'Golo Kanté, który wygrał Ligę Mistrzów z Chelsea, podobnie jak Jorginho. Ale moi drodzy, jeżeli chodzi o ten plebiscyt, ja w tym plebiscycie, jeżeli chodzi o tą złotą piłkę, jeśli pytacie mnie o moje zdanie, to ja bym nagradzał piłkarzy za cały rok. Piłkarzy, którzy strzelali gole, notowali asysty, robili coś ekstra, byli tak zwanymi artystami. No i za to, jeżeli chodzi o tą nagrodę, to ta nagroda należy się Robertowi Lewandowskiemu. W ostatnim czasie możemy czytać, w ostatnim czasie wyciekły informacje w internecie. Podobno Robert Lewandowski wygrał ten plebiscyt. Nieraz w historii te takie przecieki okazywały się trafione. Ja pamiętam, jak kiedyś właśnie Michael Owen wygrywał i właśnie jeden z takich plebiscytów i także wtedy wyciekły informacje. Oczywiście zaprzeczano, że tak wcale się nie stanie, a tak na dobrą sprawę wtedy Michael Owen wygrał ten plebiscyt. Moi drodzy, a jestem ciekaw waszego zdania, czy wy byście wręczyli Robertowi Lewandowskiemu tą nagrodę, czy uważacie, że plebiscyt złotej piłki France Football powinien wygrać piłkarz niekoniecznie, który strzela gole, asystuje, tylko wygrywa trofeum, czy na przykład trofeum, takie jak właśnie wygrana Ligi Mistrzów, Copa America, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, czy to powinien być dodatkowy dodatek masło maślane. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o złotą piłkę, to przede wszystkim powinniśmy brać pod uwagę cały sezon, cały rok, gole, asysty i powinniśmy wynagradzać właśnie piłkarzy takich jak Robert Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, którzy strzelali bardzo dużo goli, asystowali, byli zawodnikami kluczowymi, a ten zdobyty tytuł, wygrana Copa America, Mistrzostwa Świata, to powinien być jako taki dodatek, może czasem jako języczek uwagi, jeżeli o tym, gdy w ostateczności decydujemy, kto powinien zdobyć, wygrać ten plebiscyt, a nie, jednak nie powinniśmy uznawać jako taki punkt decydujący, że na przykład Jorginho, który jednak nie strzela tyle goli, co Robert Lewandowski, czy N'Golo Kanté. Jasne, N'Golo Kanté jest zawodnikiem takim defensywnym, który wykonuje ogrom pracy, jest często zawodnikiem drugoplanowym, i jednak kiedyś Fabio Cannavaro, pamiętacie, w 2006 roku wygrał złotą piłkę, ten niesamowity obrońca prowadził reprezentację Włoch do mistrzowskiego tytułu i on otrzymał tytuł, wygrał złotą piłkę. No ale ja, moi drodzy, jednak uważam, że jednak artyści powinni wygrywać ten plebiscyt, czyli Ronaldo, Messi, Robert Lewandowski, czyli zawodnicy, którzy przez cały rok strzelają masę goli, a nie zawodnicy tacy defensywni. Od tego, żeby na przykład taki Jorginho dostał tytuł, no to są, moi drodzy, różnego rodzaju plebiscyty na defensywnego pomocnika, czy na obrońcę roku, na właśnie napastnika roku, a jednak to trofeum złotą piłkę to powinien dostawać napastnik za całokształt. No i mam nadzieję, że Robert Lewandowski zostanie pierwszym Polakiem, który wygrał tą złotą piłkę z roku na rok. Roberto, mam nadzieję, że w tym roku Robert Lewandowski dostanie jakby za całokształt, za te ostatnie 2 lata. Robertowi Lewandowskiemu, z uwagi na to, że się starzeje, mimo tego, że jest coraz młodszy, z biegiem z roku na rok będzie coraz trudniej zdobyć to trofeum, bo ponieważ Haaland, Mbappé i Salah, ci wszyscy zawodnicy młodego pokolenia będą stawać się coraz lepsi. Gwiazda naszego Roberta Lewandowskiego będzie coraz, już nie będzie tak świecić. No ja mam nadzieję, że jednak Robert Lewandowski będzie jak najdłużej świecił na tej naszej planecie i będzie strzelał gol za golem, ale nie da się oszukać, że w pewnym momencie jednak będziemy obserwować jego regres formy i teraz Robert Lewandowski na tym wielkim poziomie
może jeszcze 2-3 sezony będzie potrafił grać, ale tak jak mówię, konkurencja nie śpi. Haaland, Mbappé w przyszłości mogą właśnie ten plebiscyt zdominować i między sobą rozstrzygać, kto zdobędzie tą złotą piłkę. Podsumowując plebiscyt złotej piłki, ja mam nadzieję, że 29 listopada Robert Lewandowski zdobędzie to trofeum, choć może być tak, że jednak Messi po raz kolejny wygra ten plebiscyt. Moi drodzy, jeżeli chodzi o kolejny ważny temat, który chciałem poruszyć, Matty Cash, moi drodzy, już uzyskał potwierdzenie polskiego obywatelstwa. Na najbliższe mecze listopadowe Paulo Sousa powoła zawodnika Aston Villa. Cieszy mnie to, bo piłkarza o takich inklinacjach ofensywnych i defensywnych nie mamy. Ten piłkarz to jest typowy wahadłowy. Jest on zdecydowanie lepszy od Jóźwiaka czy też Bereszyńskiego, od piłkarzy, którzy nie są klasycznymi skrzydłowymi. I mam nadzieję, że zawodnik Aston Villa potwierdzi to na zgrupowaniu kadry. 24-latek, który gra regularnie w Premier League, ma te zdrowie do biegania, zarówno potrafi grać w ofensywie i defensywie, w Championship. Moi drodzy, kiedy tam grał, to potrafił tych goli bardzo dużo strzelać. Teraz w Premier League tylu goli nie strzela, ile strzelał w Championship, ale jest to zawodnik, który może być wzmocnieniem naszej kadry, a także jest takim piłkarzem, który może tą pozycję wahadłowego zamknąć na 10 lat, tak jak Łukasz Piszczek przez tyle lat. Bereszyński cały czas był zmiennikiem Piszka i Piszczek, póki był zdrowy, to zawsze grał w pierwszym składzie i Matty Cash właśnie tak może w naszej kadrze się zadomowić. We wtorek ucieszyła mnie ta informacja, że to wszystko zostało potwierdzone. No, czekam z niecierpliwością na debiut Matthew Cash'a w polskiej reprezentacji. Powiem Wam szczerze, że ostatnio właśnie jak oglądałem Moc Futbolu, tam właśnie Mateusz Borek i inni dziennikarze łączyli się z Matthew Cash'em i tak jak posłuchałem zawodnika Aston Villa, to ten piłkarz zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Mam nadzieję, że tej naszej reprezentacji także będzie potrafił się dobrze zaaklimatyzować, moi drodzy, że będzie potrafił się dogadać z liderem naszej kadry, z Robertem Lewandowskim. To jest klucz, żeby ten piłkarz grał coraz lepiej, bo pamiętacie, jak Obraniak z Robertem Lewandowskim nie dogadywał się, a często bywa tak, że jeśli w kadrze z najlepszym naszym piłkarzem, naszym najlepszym reprezentantem polskim dany piłkarz nie dogaduje się, nie gra, nie nadaje na tych samych falach, no to jest wtedy nieciekawie i mam nadzieję, że nie będziemy mieli powtórki kazusa Obraniaka, moi drodzy, ale po zachowaniu Matthew Cash'a widzę, że nie będzie takiego problemu, no i czekam z niecierpliwością. W niedługim czasie, moi drodzy, takiej sytuacji, jaką mamy z Matthew Cash'em, będziemy coraz bardziej doświadczać, bo pokolenie, gdy w 2004 roku wchodziliśmy do Unii Europejskiej, moi drodzy, to teraz właśnie wielu potomków tych wszystkich ludzi, którzy w tamtym czasie wyjechali do Anglii, właśnie ci Polacy, którzy wyemigrowali, pozakładali rodziny, także dzieci się ich tam urodziły i te wszystkie dzieciaki zaczęły trenować piłkę nożną we wszystkich akademiach, w Arsenalu, w Liverpoolu i tak dalej, w tych wszystkich klubach angielskich. I w niedługim czasie już te pokolenia dorastają i coraz więcej będziemy doświadczać takich historii, kiedy młodsi piłkarze od Matthew Cash'a, którzy będą mieli 16, 17, 18 lat, będą się zastanawiać, decydować, do której reprezentacji grać. Ważne jest to, żebyśmy nie tracili takich utalentowanych zawodników. Bardzo dobrze, że wyciągamy wnioski, gdy pojawia się zawodnik taki. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tacy piłkarze, którzy mają polskie korzenie,
grali w polskiej reprezentacji. Tym bardziej, że prezentują taką jakość, grają regularnie w tej lidze top 5. Kiedyś właśnie Paweł Janas, czy także Jerzy Engel niestety potrafili przegapić te wielkie talenty, jak właśnie Podolski, Szeszela, Trochowski, Aqua Fresca i tak dalej, i tak dalej. To mnie cieszy, że nasza kadra nie zamyka się na takich piłkarzy. Takie mam właśnie zdanie w tej kwestii. No i czekam z niecierpliwością na debiut piłkarza Aston Villa. Tak czuję, intuicja mi podpowiada, że Matthew Cash zaprezentuje się fenomenalnie w tych dwóch najbliższych spotkaniach i będziemy się cieszyli właśnie z tej decyzji, jaką podjął Paulo Sousa, namawiając tego piłkarza do gry w polskiej reprezentacji. Prawda jest taka, że gdyby z obu stron nie byłoby pomysłu, to Matthew Casha nie byłoby w polskiej reprezentacji, moi drodzy. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o subach, lajkach, dzwoneczkach. Zachęcam do komentowania. Jestem ciekaw waszej opinii. Co w ogóle myślicie o Matthew Cashu? Czy ten piłkarz okaże się wzmocnieniem? No i także, kto według was wygra plebiscyt Złotej Piłki? Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Hej!